Wiem, że mamy wejść teraz w uwielbienie i w modlitwę też wstawienniczą. Kluczem jest przewrót kopernikański w życiu. I to, co bardzo ważne jest w tym wyczuciu papieża Franciszka, to to, że ten przewrót dotyczy ludzi religijnych. Tak? Znaczy, Babel stawiali ludzie religijni, pobożni, którzy w środku swojej religijności ustawili siebie samych. I to naprawdę może być tak nieraz, że my mówimy uwielbienie, 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 a wszystko i tak się kręci wokół nas. Prawdziwe uwielbienie zaczyna się wtedy, kiedy Duch dokona w nas tego przewrotu, że zaczynamy się kręcić wokół Jezusa. I w Duchu Świętym mówimy: Panem Jezus. Amen. Amen. No to chodźcie śpiewać.